Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 22 Ultimate Team. I dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, tak jest. Kupiłem Ginole, przebudowałem skład, więc zobaczycie nowy skład. Zobaczycie, jak Ginola radzi sobie w kwalifikacjach do FUT Champions. No i zobaczycie w tym odcinku również nagrody za kwalifikacje do FUT Champions, co i jak wszystko okaże się za chwilę. Także przede wszystkim, mordki, pamiętajcie, smacznej kawusi, wiecie o co chodzi, smacznego, jak coś dobrego jecie. Pod spodem w opisie macie link do mojego sklepu. Zapraszam bardzo serdecznie. A teraz lecimy z odcinkiem, więc dobrego oglądania. Drodzy Państwo, ja bym tylko chciał tak powiedzieć. Prawie 1 900 000 kosztował ten zawodnik. Najdroższy z kart Hero. Straszny jest hype na niego w tym momencie, więc jestem bardzo ciekaw, jak on będzie grał. Atrybuty przepotężne, bo i zwinny, i wykończenie prawie maksymalne. Przyspieszenie, sprint speed, wszystko tutaj na maksa. Siła strzału 94, longshoty ponad 90. No hype jest niesamowity. Jestem turbo ciekaw, jak mi się będzie grało tą kartą. Zagram nim na ataku i tutaj też dołożyłem do reszty takie karty, które chciałbym sobie sprawdzić. Tak jak mówiłem, będę robił składy z kartami Objective i zobaczymy, jak będzie grał ten Andre. Wiele osób pisze, że jest niezbyt dobry i wydaje mi się, że to może być prawda. Tutaj mamy jeszcze tego gościa Touch Me Many, więc zobaczymy, jak będzie grał. Vini musi być w tym składzie, bo to jest must have na 7 zgraniach. Jeszcze pokażę wam, jak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o formację 4-2-3-1. Tak jest w meczu Ginola na ataku 5-5. Niech działa. Zobaczymy. Panie Andre, mam nadzieję, że będziesz na dłużej w tym składzie, a nie tylko na dzisiejszy odcinek i na dzisiejszego streama. Proszę mi tutaj pokazać, jak to będzie wyglądało. Ok. Spoko składzik. O nie, no i pochwal gościa, że ma spoko składzik, to ci wyskoczy z czarnymi liniami. O niechcie, chłopie. Ludzie, którzy mają ustawione kolorowe linie, to... Aha. Też nie zapominajcie o tym. Nie zapominajcie o Pele, który kosztuje miliona, jest słaby. Oj, fajny strzał, fajny strzał. Vini, kurczę, taka akcja. Ja, ale mi szkoda, bo on naprawdę ma przepiękne akcje nieraz. I zawsze czegoś brakuje, tego wykończenia tutaj akurat w tym momencie. Lewa noga, to jest to. Na jedną i na drugą nogę można schodzić. Oj, to jest bardzo fajne u tego jegomościa. To mi się podoba. O kurde. O kurde. Wow, Ginola prawie z hat-trickiem w pierwszym meczu. Strasznie dobra kontrola piłki odczuwalna to była. Skleił to w sekundę. Nawet nie tyle zwinność, co kontrola piłki jest na tak przerąbanym poziomie u niego, bo chodzi o to, że podajesz do niego i wiesz, że on tą piłkę przyjmie ci idealnie. Zaraz zobaczysz. Jeszcze raz na spokojnie możemy sobie zobaczyć na bramki, które tutaj padły. Pierwszy meczyk, wynik 5-1. O, mamy Benzemę, mamy Fodena. Znając życie, powiedziałem przed chwilą, że ten Benzema już tak za 2-3 tygodnie będzie pewnie na ławkę bardziej niż do podstawowego, chociaż ludzie dalej nim grają. To teraz w tym meczu mi łupnie ze 3 gole. A tak działa ogólnie no lose glitch. Jak trafisz za dobry skład, to sobie robisz no lose glitcha, który jest naprawiony przez EA. Ta, napiję się kawy. O, ale ten skład gorszy. Aczkolwiek ja tych składów tańszych to się bardziej boję. Vini z dystansu to jest po prostu pewniaczek, nie? Robicie sobie zygzaka McQueena, a później strzelacie po długimi. Elo. O, i to była klepka do Ginoli, tylko niestety... Albo istety. Dziękuję, panie przeciwniku, no dziękuję. O kurde, dobra. Pewnie będzie lobował.
Niestety, kontratak 2 do 1. Nie wiem, czy to nie jest pierwsza akcja mojego przeciwnika w tym meczu. Leo Messi. Tak jest. Pięknie. O, jak pięknie. Pięknie to nawinął. Bardzo lubię połączenie tego jednego i drugiego triku. Ale u Ginoli to wychodzi super, no. Zwinność robi robotę. Dobra, koniec meczu. 4 do 1, bardzo fajnie. Podoba mi się to na razie, co to się dzieje tutaj. Modric od André wydaje mi się, że jest lepszy, aczkolwiek to było pewnie oczywiste. Cristiano Ronaldo, proszę państwa, Upamecano i Varane na środku obrony. Uhuhu. No dobra, to będzie dobry test dla Ginoli. Poprzeczka też ładna bardzo u Ginoli. Ja, już druga. Ale dzida do Ginoli poszła. 1-0. No nie, ej, no proszę. No bez takich. Nie, serio, bardzo fajnie się Modriciem gra. To wam muszę już powiedzieć, że lepszy od tego André chociażby. To jest rekord. Ej, to jest jakiś kuźwa rekord. No nie wierzę w to, co się dzieje po prostu. Koniec meczu, bo szaman czuwał nad nim. Bundesliga. Okej. IRNMASTER1. Dojojoj. Mój przeciwnik na razie ani jednego celnego strzału na moją bramkę. O, dziękuję za możliwość strzelania w końcu. Łaskawcy z Kanady. Poprzeczka. Kurde. Ale ten Ginola chodzi. Kurde. Ale patrzcie, że to nie wpada nic, to jest też kit. O nie, to może być gol. I to jest bramka. No nie wierzę w to, po tylu poprzeczkach Diaby mi strzela w 85. Rajno, dziękuję ci bardzo, co tu się odwaliło? FIFA. FIFA, po prostu FIFA. Ja pierdziele. Może wyszła? Oby. Raz w lewo. Środek. Prawo? Kurde pia... No come on. W prawo jeszcze nie było. Tak jest. Mamy to. Kurde, po takim porąbanym meczu, że hit. Co my tutaj mamy? Mane. O. Dobra, ugrać jeden mecz i... Fajnie. O.
Pięknie. Nie wiem, czy on daje, oddaje. Tak, mamy 5-1. Dziękuję bardzo. Git, jest dobrze. Druga ranga wbita, piękna sprawa. Więcej mi nie trzeba. Co my tutaj mamy? Kilka paczek. Ale chyba nie, chociaż taki Dembele jakby poleciał. Przyjacielu Dembele, zapraszam. Zapraszam ogólnie do mojego składu. Ikonę trafiony. Tych jegomości to my przepalimy za chwilę na te 75+. To myślę, że będzie najbardziej spoko. Trzy karty rare w środku. Nie ma nic. No, Lenglet jedynie. Chociaż to i tak jest prawie Quixel. I ostatnia paczka. Tak samo, trzy karty rare. A nawet 8-3, 8-4 nic nie poleciało. Zobaczcie, tutaj też nic nie ma. Oj. Pięknie. 10 player pików. Jestem ciekaw, czy coś z któregoś z nich poleci. Podwójne do tego. Pedri 81. Zaczynamy od takiego. To tak, żeby urozmaicić trochę odcinek. Kamavinga, Portu 8-2. Dobra, idziemy w górę. Czyli tu powinien być 8-3. Nie, jest Fabian 8-2. KDB trafiłeś z tego. Ferran Torres. Dani Olmo. Uj, na razie to słabo sypie. Ja zawsze miałem farta do tych pików, ale teraz coś nie bardzo. Inaki Williams. Kiepsko. Kiepsko to mało powiedziane, powiem ci. Chyba mnie nie zachęcam do robienia więcej tych pików. No, Kanada, macie jeszcze jedną szansę oprócz tego. Patrzcie, 8-2, najlepsza karta stylu. Dobra, ostatni. Nie robię już tego więcej. 8-6, Gerard Moreno. Dobra, jeden walkout jest. Jeden walkout na 10, ale ten walkout to i tak jest taki... 10k kosztuje, no. Ale Hiszpanami dało dobrze, no rzeczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu Hiszpanów.